i o jakiejś tam jej sytuacji zmian w życiu osobistym. I to jest szczere, powiem ci. Ile jest ciebie, Renaty, Przemek, w tym, co śpiewasz? Procentowo. Czy... procentowo? Chyba 100. A ilość jakby wokalistek jest bardzo, bardzo okej. Natomiast nie ma mężczyzn. Także myślę, że kiedy pojawi się pierwszy jakiś byle jaki wokal, to będzie tak promowany na maksa, bez względu na to, czy coś ze sobą reprezentuje, czy nie, bo jest to facet, rozumiesz? W ogóle nie ma żadnych indywidualności, niestety, męskich na tej scenie naszej krajowej, prawda? Słuchaj, nerwowo szukam teraz. Kurczę, nie no, może jakieś tam są, ale ja nie widzę. Teraz mi nic nie przychodzi do głowy, no to chyba najlepszy dowód, że nie ma. O, wiem, wpadłam na świetny pomysł. Ludzie lubią patrzeć na ładne rzeczy. Panowie, musicie po prostu zeszczupleć. Mieć zawsze piękne fryzury, tak jak my. Mężczyzną, kiedy rozumiesz, jest ten moment zafascynowania się, że wow, wiesz, oni tak niesamowicie grają. Wow, jacy oni są zdolni. Później klimat drugiej płyty, o Boże, wiesz, Grzesiek zasypia, rozumiesz, po obiedzie, chrapie, rozumiesz, na przykład, nie? Bo Grzesiek jest taki, że jemy obiad i po prostu on zawsze, wiesz, stół, to jakieś tam spotkanie, normalnie zasypia i że uspokój się, Skawiński, wiesz, wyluzuj. Waldek z kolei to jest taki facet, który potrafi stonować i rozprężyć każdy konflikt, rozumiesz. I tak działa na kapelę, że jedno jego zdanie, panowie, przestańmy, nie? Albo weź, Agnieszka, wyluzuj. Sprawia, że rzeczywiście widzę, że to nie ma żadnego sensu. Jesteśmy taką przeciwsiłą dla siebie. Ja mam dzień, kiedy mówię, nie, kurde, po prostu nic mi się nie układa. Oni w tym momencie, weź, daj spokój, wyluzuj się w ogóle, weź się w garść. Nikt się ze mną, rozumiesz, tam nie ti, rozumiesz. Oczywiście są momenty, kiedy oni widzą, że ja potrzebuję takiego no to rzeczywiście to jest. Grzysiek to jest taki tatulek, rozumiesz. I był do momentu, kiedy mu nie udowodniłam, powiedziałam, stary, naprawdę się nie upiję, nie zżygam się na tej imprezie, zaufaj mi, będę się zachowywała w porządku. Oni się strasznie bali, że ja po prostu się gdzieś tam rozjadę w tym wszystkim i stracę głowę. Zbyszek Kraszewski, perkusista zespołu, też inny facet, taki kumpel, wiesz, picie wódki razem, rozumiesz, żarciki, taki gówniarz, wiesz, taki gówniarz lekki. No i Wojtek też, Wojtek Horny, klawisze. Też taki klimacik kumpla. No, najbardziej taki zbliżony wiekowo. Ja mam 23, on ma 25 lat. Także też mam jakieś tam swoje sprawy, klimaty. Tkaczek Maksywę, rozumiesz, gaśnica dobrego nastroju, bo czasami tak wpływa, że wiesz, wyluzowuje aż za bardzo ludzi. I teraz jest taki klimat, że mimo wad, rozumiesz, moich, ich wad, rozumiesz, genialnie jest być razem po prostu. I wiem, że to jest w ogóle dziwny układ, rozumiesz? Wiem, że za jakieś tam parę lat oni będą mieć 50 parę, a ja będę mieć, wiesz, 30 i powstanie jakiś tam problem, czy to wszystko nie wygląda śmiesznie i czy to wszystko czasem nie jest jakieś takie na siłę, ale na razie nie mamy tego problemu, ponieważ ja w ogóle nie czuję jako takiej różnicy wieku, rozumiesz? Że oni jakoś inaczej patrzą. Myślę, że to raczej ja jakoś szybciej dojrzałam, dopasowałam się do ich klimatu i czasami oni się śmieją, że ja się zachowuję jak dobrze zakonserwowana 40, rozumiesz, nie? Ale jest fajnie. Jest to dla mnie normalne. Pracuję z facetami. Mój imidż podoba. Znajomi stwierdzili, kurde, jak ty wyglądasz w ogóle. W ogóle daj spokój, nie? No i to się wszystko jakoś tak automatycznie i w ogóle bardzo naturalnie stało, bo no, weszłam w ten wir pracy, schudłam 15 kilo, zaczęłam nosić aparat, rozumiesz, korygujący zgryz. Chciałam zmienić swój styl, tak na zasadzie, wiesz, szpileczki, może coś tam, ale stwierdziłam, że ja naprawdę, po pierwsze, nie umiem chodzić w takich butach. Gdzieś z natury się garbię, ponieważ miałam kompleks dużych cycków, jak byłam młoda, i to mi zostało. Jednak taki styl, jako że mam starszego brata, zawsze nosiłam ciuchy po nim, to zostały mi właśnie bluzy, rozumiesz, sportowe jeansy, no i wygodne buty, co jest dla mnie jakby no, w połową sukcesu, rozumiesz, i wygoda. No tak, no bo tak jak mówię, ja też tak wyglądam, jakbym chciała, żeby taka jakaś wokalistka wygląda. Poczekaj, no która? Chylińska mi się podoba, bo jest wyrazista bardzo, ma te dziary fajne. Ja mam hopla na punkcie tatuaży, mi się strasznie podobają tatuaże, najchętniej bym się cała wytatuowała, tylko że tak z drugiej strony to może jednak nie. Wiesz, słyszałam, o, Przemek, ta lesba, to głównie, no właśnie, że takie ograniczenie jest. Zrobiłam to, jakby to powiedzieć,
Tak dla zabawy po prostu. Stwierdziłam, że tak nudno jest na tym polskim rynku. Te wszystkie polskie gwiazdy są takie grzeczne, takie krowim ozorem wylizane. Stwierdziłam, że jakąś bombę palnę. No dlatego, tak stwierdziłam, że ożywię trochę. A faktycznie się powiększyłaś? Nie, no tak, no. Może tego nie widać specjalnie, bo ja od zera sobie powiększyłam. Także teraz właśnie tak mam akurat. Raz mi się zdarzyło, że na ulicy pan biegł za mną w ogóle. Lubię, żeby się coś działo po prostu, żeby nie było nudno. Co to jest ta twoja seksualność? A dziękuję, jestem seksualna. Proszę bardzo, proszę wszystkich, róbcie mi zdjęcia w różnych sytuacjach, ja będę się z tego bardzo śmiała. Największa wpadka to było, kiedy chcąc zaoszczędzić głos mój i... Co się dzieje takiego? To są takie dupy jeden za drugim. Nie mówię o muzykach, w ogóle mówię, przepraszam panów z ekipy, może wy jesteście oczywiście wyjątkami. No, ja nie mówię, że wszyscy, ale jest tak ogromny procent, nie wiem, 3/4 facetów to są ciamajdy, no. Masakra. No to ktoś musi być tym mężczyzną. Coś, co ja zawsze mówię, jak mi mówią, że ja to taka męska, bo ja to i wiertarką pojadę, i gwóźdź biję, i wszystko. No ktoś musi być facetem. No ja nigdy nie żałowałam, że jestem kobietą, to prawda. Chciałabym jeszcze tam parę rzeczy zrobić w życiu. Wiem, że ciągle... poza tym jeszcze jestem gówniarą. Czuję, że to jeszcze nie jest ten czas. Bycie w ciąży absolutnie nie przeszkadza w niczym, w ogóle wręcz pomaga. Ja w tej chwili na przykład jutro zdaję egzaminy ze szkoły filmowej w Łodzi. Proszę trzymać za mnie kciuki. To jest taki mój plan, który od paru lat jakby jakoś dojrzewał we mnie. Przygotowuję się do egzaminów bardzo pilnie. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy nie byłaby to żadna tragedia. Myślę, żebyśmy sobie to jakoś wszystko ułożyli. Jesteśmy na tyle trzeźwą kapelą, na tyle jesteśmy, wiesz, w tym wszystkim świadomi tego, co robimy, żebyśmy sobie jakoś tam świetnie poradzili. Natomiast na pewno jest trudniej kobiecie, bo facet, wiesz, wyjeżdża na trasę, a to kobieta jest dzieckiem cały czas. Ja wielokrotnie gadałam na ten temat z Kasią Nosowską, którą po prostu uwielbiam. I ona właśnie mówiła, że no dziecko się pojawiło trudno, trzeba było przetasować i poukładać klocki jej życia zupełnie inaczej, ale to nie był żaden dramat i na pewno było w niektórych momentach trudniej, ale jakoś tam sobie poradziła. Jeżeli czegoś się chce, jeżeli człowiek jest tak zdesperowany, że gówno, nic go nie interesuje, tylko dziecko, no to po prostu robi to. A ja chciałam to wszystko tak dobrze przemyśleć i wiem, że tutaj absolutnie popiera mnie zespół, że na pewno by tam gdzieś go... między jedną próbą, a drugą, a koncertem gdzieś by tam pomagali, także, no. Ja myślę, że... jakiegoś... emocjonalnego... ustabilizowania. Najgorzej dla mnie jest, gdy właśnie nikogo nie kocham, gdy nie mam dla kogo żyć, nie mam o kim myśleć, nie mam o kim tęsknić. Chodzi mi oczywiście o mężczyznę, bo to dla mnie miłość jest bardzo ważna w życiu. Otwieram oczy, szukam cię, a wokół ciemno. Nie ma nikogo, nie ma, wiem, nikt już nie został ze mną. I szukam ciebie we śnie i spotykam bladym świtem. Mniej coraz marzeń we mnie jest, zapadam w ciszę. Drugie najważniejsze, o los mojego dziecka niewątpliwie, bo ja mam 6-letniego syna, Adasia, i no wiele myślę o tym, jak będzie w przyszłości. No on jest bardzo dla mnie ważny. Dzisiejszy nie wyobrażam sobie życia bez śpiewania, bez tras, bez koncertów, bez ludzi, bez tego całego klimatu muzyki. Że muzyka na pewno gdzieś tam będzie bardzo ważnym klimatem w moim życiu, jeżeli jej nie znienawidzę przez coś na przykład. Na pewno nie chciałabym jakiejś strasznej samotności, wiesz, pod koniec swojego życia. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę.
chciałam być wyblakłą gwiazdą, która gdzieś tam ze sztuczną szczęką i wiesz, pomarszczoną twarzą mówi, o, byłam znana, czy coś takiego. Ktoś kiedyś powiedział, lepiej zniknąć, rozumiesz, niż wyblaknąć i to jest fajne. Chciałabym umieć odejść w odpowiednim momencie i pozostawić po sobie właśnie klimat FFM. Oglądajcie nas jutro, a jutro o tym, czy można